mały, szybki rys historyczny. Dlaczego jesteśmy tutaj? Dlaczego teraz Pol? Pan Bóg nie bez przyczyny krzyżuje nasze drogi życiowe, bo ma jakiś cel. I dzisiaj jest finał tego celu. Szanowni Państwo, w 2018 roku dostałem polecenie, rozkaz, zbudowanie nowej dywizji na ścianie wschodniej. I to był taki, Pan Bóg natknął mnie, zacząłem szukać w historii i znalazłem 18. Dywizję Piechoty, która była naprawdę jedna z najwaleczniejszych w tym okresie, kiedy została stworzona. Żelazna dywizja. I to ludzie ją nazwali Żelazna Dywizja, dlatego że stawiała tak znaczny opór sowieckiej agresji. Ale idąc dalej w tej historii, znalazłem, że pierwszy dowódca 18. Dywizji Piechoty, generał Krajowski, mieszkał w twierdzy Brześć, dzisiejszych części Terespola. Więc mówię, niemożliwe, musi być jakiś ślad. I tak Pan Bóg mnie skierował do Terespola, bo wcześniej tutaj nie byłem. Przyjechałem do Terespola szukać śladów pierwszego dowódcy 18. Dywizji Piechoty. Tak poznałem wspaniałego burmistrza Terespola. I od słowa do słowa dzisiaj w środku miasta stoi pomnik generała Krajowskiego, pierwszego dowódcy 18. Dywizji Piechoty. Pamięć o nim została przywrócona dzięki ludziom, bo ludzie też zapomnieli o nim. Ale idąc dalej, mówię, tak wspaniałe miasto, z tak wspaniałym burmistrzem i ludźmi, że docenili pana generała, a znałem wcześniej pana prezesa Korowaja, bo mamy wspólny projekt na Mazurach pod Orzyszem, podobny duży ośrodek, który szkoli już przez wiele lat. Mówię, muszę połączyć tych dwóch panów. I dzisiaj to jest owoc pracy tych dwóch panów. Pana burmistrza i pana prezesa Korowaja. Stoimy w miejscu, które tak naprawdę nie powinno istnieć. To była ruina, to było zniszczone. Ale ci wspaniali ludzie tylko tym swoim uporem doprowadzili do tego, że powstało to wspaniałe miejsce. I ja wierzę w to miejsce, że ono będzie rozrastało się. Dzisiaj mamy wspaniałą klasę mundurową w Terespolu, która będzie mogła korzystać z tego obiektu. Ten obiekt da możliwości przyjazdu tutaj również innych instruktorów, którzy będą mogli dzielić się swoją wiedzą. I to jest wspaniałe, że dzięki takim ludziom powstał ośrodek, który będzie budował większą świadomość proobronną młodzieży, ale również i społeczeństwa. A nie muszę mówić, że Terespol leży przy samej granicy. Ja tutaj ze swoimi żołnierzami broniliśmy tej granicy, chroniliśmy tą granicę, do dzisiaj jeszcze zresztą jest chroniona. Więc wierzę, że Pan Bóg ma swój plan. Nie po to nas tutaj zesłał, nie po to dał nam siłę, żeby to powstało. I ja wierzę w ten projekt. Dzisiaj tych dwóch ojców tego projektu może przekazać go dalej w ręce młodzieży, w ręce instruktorów, żeby on żył i świadczył o tym, że można coś dokonać, nie trzeba wielkich rzeczy, tylko po prostu trzeba chęci. I moim zdaniem powinien tutaj gdzieś wisieć cytat z Napoleona. Jeżeli nie możesz robić rzeczy wielkich, rób rzeczy małe w sposób wielki. Rzeczy wielkie robiło się w czasie wojny, kiedy trzeba było walczyć o ojczyznę, ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby i nie będzie. Dzisiaj taką właśnie codzienną pracą, że robimy rzeczy wielkie. I tu powstała wielka rzecz. Uważam, że to będzie wizytówka Terespola, a na mapie organizacji porobronnych, na mapie szkoleń pojawia się nowa gwiazda, bo do tej pory świeciła w Orzyszu, dzisiaj zaczyna świecić wielkim blaskiem w Terespolu. Jeszcze raz dziękuję i chylę czoła przed panami dwoma za to, że do tego dokonaliście. Po takich słowach pana generała, no ciężko coś powiedzieć, ale mogę tylko dołączyć się do tych podziękowań i do tego, co zrobiliście tutaj w Terespolu, bo ja pamiętam, jak żeśmy zaczynali i było takie spotkanie, było bardzo zimno, chyba padał nawet śnieg z deszczem i zaczynaliśmy przygodę stworzenia tutaj stanicy, stworzenia tutaj miejsca, gdzie młodzież będzie mogła się aktywizować, gdzie będzie mogła się rozwijać, gdzie będzie miała miejsce, żeby właśnie swoją pasję wojskową, swoją pasję proobronną rozwijać. I dzisiaj widzimy, szanowni państwo, po tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, nie tylko na Ukrainie, ale przede wszystkim też na Białorusi, bo to najbardziej nas dzisiaj dotyka, tak jak pan generał powiedział, że każdy dom
może być taką twierdzą. Każdy dom, gdzie cywile wiedzą, jak się zachować, gdzie wiedzą, jak udzielać pierwszej pomocy, gdzie wiedzą, gdzie jest zbiórka, jeżeli będzie jakiś alert, gdzie wiedzą, jak obsługiwać i posługiwać się bronią, jest bezcenna. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby nasze społeczeństwo miało możliwość posiadania broni, żeby to było powszechne, żebyśmy mieli miejsce, gdzie możemy się szkolić, gdzie możemy strzelać, gdzie możemy ćwiczyć, żeby te młode pokolenie Polek i Polaków, mając w sercu hasło Bóg, honor, ojczyzna, wiedzieli i myśleli o tym, że ta ojczyzna i ta wolność nie jest dana raz na zawsze. Że my musimy na co dzień być patriotami, dobrymi Polakami, ale w razie potrzeby móc służyć. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie tej potrzeby, że będzie to wojna, tak jak powiedział pan generał. Dzisiaj nie ma potrzeby na tak duże poświęcenia, które były w czasie wojny. Ale są też wydarzenia losowe. Widzieliśmy ostatnią powódź. Widzieliśmy, jak sprawdziły się tam Wojska Obrony Terytorialnej, gdzie one były bezpośrednio z ludźmi. Widzieliśmy, jak sprawdzili się ochotnicy ze straży pożarnych, którzy pomagali ratować dobytek. I właśnie o to chodzi, żebyście, moi drodzy młodzi przyjaciele, od swoich wychowawców, od swoich instruktorów nabyli wiedzę i rozwinęli swoją pasję, bo jesteście altruistami, jesteście ludźmi ze swojego pokolenia, którzy pierwsi zdecydowali się bezinteresownie w przyszłości pomagać swojej rodzinie, swoim sąsiadom, swoim przyjaciołom, pomagać Polsce. I to jest jak najbardziej piękne. Dlatego chylę czoło i gratuluję dla pana prezesa, dla pana burmistrza, którzy zapalili nas wszystkich do tej inicjatywy. Powstał pomnik, powstały inne dzieła, żebyśmy się włączyli, żebyśmy pomagali. A wy dokonaliście rzeczy pięknej i mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana, rozbudowywana, a na moją pomoc zawsze możecie liczyć. Ktoś pytał mnie, a dlaczego dzisiaj się tu spotykamy? 7 października. Dlaczego 7 października? Dokładnie 2 lata temu przy tym budynku stałem z generałem Gromadzińskim. I padło pytanie, ile potrzebujesz czasu, żeby postawić budynek na nogi? Mówię, panie generale, 2 lata. I melduję wykonanie zadania. Postawiliśmy budynek. Jesteśmy, słuchajcie, kochani, na 1/3 drogi. Przed nami jeszcze jest poligon, który będziemy dostosowywać do odpowiednich standardów. Budowa piętra, ale w tej drodze idziemy. Mamy oczywiście pewne wyzwania. Damy radę. Daliśmy radę. Chciałbym zrobić taką retrospekcję, dlaczego w ogóle jako organizacja jesteśmy w Terespolu. Pamiętam, jak generał Gromadziński zadzwonił, jest ojcem tego, co dzieje się na Mazurach, ale również ojcem ruchu proobronnego. Nieraz spotykaliśmy się w Warszawie, często kosztem życia prywatnego, gdzieś tam na śniadanie, między jednym a drugim spotkaniem, w niedzielę, tak, żeby omawiać i rozwijać ruch proobronny. Aktualnie Kombatalet jest wiodącą organizacją proobronną. Nowy minister obrony narodowej, pan Kosiniak-Kamysz, podpisał z nami również umowę. Na kolejne 5 lat realizujemy cele, które są przed nami stawiane. Wojsko powinno być wyłączone ze sporu politycznego i cieszę się, że również organizacje proobronne w tym sporze nie uczestniczą i praca nasza konkretnie idzie do przodu. I pamiętam telefon pana generała. Robimy to samo, co na Mazurach, w Terespolu. Mówię, panie generale, ja tam nigdy nie byłem, mówię. Ja wiem, gdzie to na mapie jest, ja tam nigdy nie byłem. No w Warszawie wszędzie oczywiście znaki są Terespol. No to jest znak, jedź tam. Mówię, jaki mamy kontakt na miejscu? Tu jest numer. Dzwonię, burmistrz odbiera. I chcę wam powiedzieć, mówię teraz do mieszkańców miasta Terespol. Macie wyjątkowego samorządowca. Wyjątkowego samorządowca, człowieka ukierunkowanego na społeczeństwo, zaangażowanego. I naprawdę przyjęli nas mieszkańcy w tym mieście jak naprawdę w dobrej rodzinie. I zaczęliśmy działać bardzo szybko. Wydzieliliśmy przestrzeń pod organizacje proobronne.
jednomyślnie Rada, to jest też wyjątkowa sytuacja, jednomyślnie Rada Miasta Terespol, jednomyślnie poparła tą inicjatywę. Nie było tutaj barw jakichś politycznych, poparła tą inicjatywę i dzięki właśnie temu wsparciu ponad podziałami, właśnie Terespol jest takim miastem, gdzie się działa ponad podziałami, udało się zrobić to, co się udało zrobić. Zdradzę pewną również tajemnicę. Wiecie, co było największym wyzwaniem przy realizacji tego projektu? Znalezienie architekta, który by w ogóle chciał to zaprojektować, bo żaden z architektów nie chciał się podpisać pod tym budynkiem, bo wszyscy mówili, że on się nadaje tylko do jednego, do wyburzenia. Do wyburzenia. Ale znaleźliśmy takie osoby i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Natomiast największe rzeczy dopiero przed nami. Patrzę, po co jesteśmy, żeby to też zabrzmiało bardzo precyzyjnie i tym już kończę swoje wystąpienie. Jesteśmy tutaj po to, by budować społeczne zaplecze sił zbrojnych. Armia nie może się rozwijać bez nowych osób, które wstępują, zaangażowane, zmotywowane. Patrzę w kierunku żołnierzy 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, które wcześniej byli liderami organizacji proobronnej i są wzorowymi żołnierzami w brygadzie. Patrzę w kierunku uczniów klas mundurowych, tak? Jesteśmy dla was, będziemy was wspierać, jeżeli chcecie. Z nami również możecie się związać z siłami zbrojnymi. Tak jak co roku, patrzę w kierunku również pani dyrektor. Widziałem tą pracę organiczną u podstaw, która została wykonana, gdzie była szkoła 3 lata temu, a gdzie jest dzisiaj. Jaki jest gigantyczny progres. Jeżeli będę tylko prezesem organizacji Kombatale, to co roku, pani dyrektor, tak jak do tej pory jesteśmy, spotykamy się, będziemy nieodpłatnie przekazywać sprzęt dla uczniów, tak jak zaraz będziemy to robić dla uczniów pierwszego roku. Będziemy organizować szereg szkoleń, w których będziecie mogli uczestniczyć, tak? I będziemy również szereg realizować działań, bo trzeba też powiedzieć to uczciwie, z obiektu korzysta również wojsko. Z obiektu korzysta wojsko. Są działania, te, o których możemy mówić, są na Facebooku i są działania, o których można poczytać już raczej na stronach internetowych resortu czy poszczególnych jednostek. Jest pewien punkt zaczepienia i to jest ten punkt. Do tego terenu jeszcze mamy poligon. Z procesem inwestycyjnym też będziemy szybko z nowym rokiem chcieli pewne rzeczy realizować. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego sukcesu. Patrzę też na szefa lokalnych struktur, pana Wiesława Kozaczuka, który ostatnie 2 lata chyba się przeprowadził do tego budynku, bo nie było tygodnia, żeby tutaj pewnych rzeczy nie koordynował. Patrzę też w stronę zaangażowanych urzędników, którzy pomagali nam realizować te przedsięwzięcia. Wszystkim wam bardzo dziękuję i również patrzę w kierunku organizacji proobronnej. Szanowni państwo, obliczyłem, ile było przyjazdów organizacyjnych tutaj z Warszawy. 78 delegacji. Dziękuję wam wszystkim za tą pracę u podstaw i za zaangażowanie takie, które mnie po prostu zachęca. Mógłbym długo, powiem jeszcze jedną tylko rzecz. W dniu wczorajszym szła jedna pani ulicą z wózkiem tutaj. Dzień dobry panie Marcinie. I powiedziała bardzo fajną rzecz i powiedziałem, że to dzisiaj powtórzę. Ona mówi, bardzo się cieszę, jak widzę, jak to miejsce się zmienia. Z każdym przyjazdem członków organizacji Poruno jest coś nowego. Nowy dach, nowy plac apelowy, nowy pojazd, nowe namioty i tak dalej. Cieszę się niezmiernie. I tego życzę sobie i miastu dalej takiego progresywnego i dynamicznego rozwoju. Bardzo dziękuję. Nie jestem w stanie więcej powiedzieć niż to, co moi przedmówcy. Ale wiem tylko jedno, że tutaj wszyscy zebrani jesteśmy jako przyjaciele naszego wspaniałego miasta. Ja może powiem tak od siebie. Jak to wyglądało? Otóż ja jestem urodzony kilka kilometrów stąd, tak zwana miejscowość Samowicze. Obok właściwie tutaj jesteśmy, Łobaczew Mały. Wielokrotnie ze szkoły wracając, czy ze szkoły podstawowej, czy później z liceum imieniem Bohaterów Warszawy, teraz jest liceum akademickie, piękna szkoła, moje kroki zmierzały do mojej ukochanej babci. I cóż, przechodząc obok tego budynku, o czym już wielokrotnie mówiłem panu prezesowi, panu posłowi i wielu jeszcze innym.
Dzięki, panie prezesie. I cóż, idąc z kolegami obok tej orężadowni, orężadziarni, wy, moi młodzi przyjaciele, tego nie pamiętacie, ale tutaj była produkcja orężady. I cóż, i myśmy zawsze mówili, taka wspaniała pani była, proszę panią, pani poczęstuje nas tą orężadą, ale oczywiście trzeba było na tą orężadę zapracować, ileś tam skrzynek przenieść i dostawaliśmy tą orężadę. I co dalej się działo? Tutaj obok, po mojej prawej stronie był młyn. Niestety tego młynu nie ma, spłonął. Ten budynek, serce bolało, tak praktycznie już nie istniał. I cóż się stało? Nagle w pewnym momencie, przez zwykły, czysty przypadek, miałem okazję poznać zacnego pana generała Jarosława Gromadzińskiego i powiem tak, i to dzięki memu młodemu przyjacielowi Przemkowi Wróblewskiemu, który tutaj stoi jako brat kurkowy, tak wyszło. I wyszło w ten sposób, jak pan generał powiedział, Krajowski, Franciszek Krajowski, Czech, ale z wyboru Polak, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej, mieszczaniec Terespola. I pamiętam te słowa, panie generale, jak pan powiedział, jeżeli ty, burmistrz, postawisz, źle to brzmi, jeżeli będzie pomnik generała Krajowskiego, to zawsze pamiętaj, będzie wojsko w Terespolu. Szacunek. I tak było. Pamiętam, jak pojechaliśmy z panią dyrektor Liceum Akademickiego Agnieszką Kulicką do Siedlec, do 18 dywizji, zwanej dywizją pancerną, i wtedy żeśmy rozmawiali z panem generałem i pamiętam, jak pan generał, to jest ważne, moi młodzi przyjaciele, jak to wszystko wyglądało, wykonał telefon. Telefon do pana Marcina Korowaja, prezesa, kolegi mego w tej chwili i przyjaciela Terespola, jak wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. I cóż się stało? I stało się to, że nagle Ministerstwo Obrony Narodowej objęło honorowym patronatem naszą szkołę, 18 dywizja. Dzisiaj to liceum tętni życiem, na czele, jak patrzę tutaj, z panem pułkownikiem, który doskonale się opiekuje klasami mundurowymi. Mieliśmy okazję w Terespolu gościć nie tylko 18 dywizję, wcześniej pana ministra obrony narodowej, pana Błaszczaka i wielu znamienitych gości. Terespol pod tym względem jest już rozpoznawalny. Szanowni państwo, dostojni goście. Jeszcze, żeby zbyt wiele nie przynudzać, to była taka sytuacja, że tak naprawdę szkoły średniej w Terespolu w pewnym momencie nie było i nie będę tego wątku rozwijał, bo to nie jest czas ani miejsce, ale dzięki współpracy między innymi tutaj z posłem Dariuszem Stefaniukiem i senatorem Grzegorzem Biereckim nagle ta szkoła powstała. Ministerstwo Obrony Narodowej, honorowy patronat. 18 dywizja, szpital w Białej Podlaskiej, PKP Cargo i wiele jeszcze innych podmiotów, które się opiekuje naszą szkołę. Ja bym chciał tak, za ileś tam lat spotkać się z państwem i powiedzieć, dziękuję wszystkim, niskie, niskie ukłony, bo to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś jest przyjacielem naszego miasta, to jest przeogromne szczęście dla nas. Nie jestem w stanie wszystkich wymienić. Akurat chciałem w ten sposób ten rys historyczny przedstawić. Myślę, tak jak pan prezes powiedział na sam koniec, że za kilka lat się tutaj spotkamy i to będzie coś jeszcze bardziej wspaniałego. Aczkolwiek niech wielu nam pozazdrości. Niskie ukłony.